Witam Was tutaj, cześć i czześć, mam Wizjonarz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Skyline z PlayStation 4.pl. Snowfall, z dodatkiem Snowfall. Zima. Tutaj będziemy kontynuować sobie nasze miasto, które budowaliśmy na transmisji na żywo. Chwilę po tym, jak pojawiła się gra, dodatek właściwie. Ale może zauważyliście, może, znaczy nie powinniście tego zauważyć. Jedziesz? Jedziesz. Że trochę mogło się to zmienić. Na przykład tutaj ten drut pewnie trochę inaczej się ciągnie. Czy tutaj może jest trochę tego więcej, więcej nowych dróg? A odpowiedź jest prosta. Jak widzicie, miasto się inaczej nazywa. Miasto się usunęło, tamto zostało usunięte. Znowu był ten sam problem. Zawsze przy zakładaniu nowego miasta mam ten sam problem. Zawsze go usuwa. Pali się. Takie. Skoro się palisz, jest straż pożarna. Dobrze. Gasić go. Dobra. Póki pamiętam, włączę stopę. Oczywiście, jeżeli warto byłoby, żebyście zostawili łapkę w górę, to motywuję do dalszego nagrywania. Możecie też zasubskrybować, jeżeli chcecie obejrzeć kolejny odcinek. No i jeżeli macie pomysł na nazwę dzielnicy lub miasta, możecie pisać w komentarzu. No dobrze, to tak. To jest nasze miasto. Odbudowane, ale jednak. I dzisiaj bym chciał dojść do tramwajów, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Ponieważ tak, kamienie milowe. 1300 do parków i do szkoły średniej. Natomiast tu 2400. Dosyć dużo już. I ogrzewanie wtedy do mnie jeszcze dochodzi. I tam dosyć dużo się rzeczy wtedy pojawia. Ale tramwaje byłyby czymś takim, co by się przydało. Tramwaje albo autobusy. Chociaż tramwaje byłyby ciekawsze, bo jeszcze ich nie mamy. No i tak. Przyspieszmy sobie czas, bo trochę idzie wolno. Chyba postawiłem... Znaczy... Powinno być dokładnie tak samo, ale nie jestem pewien. Zobaczmy, czy gdzieś są śmieciarki. Chwila. Czy ty mi chcesz powiedzieć, że tamta śmieciarka nie dojedzie tutaj? Czekaj. Pokaż mi widok informacyjny, śmieci... Śmieci. Nie no, jadą. Jadą, ale wolno. Tu sobie zmienimy drogę, abyście mieli szybszy dojazd. No, dużo się śmieci mu zbierało, bo nikogo przez długi czas nie było. Dobra. To co? No, przestępców. Wiem, że macie przestępców, ale aby postawić posterunek policji, trzeba... Bo trzeba mieć te 12 tysięcy. Mamy 7. No to jeszcze szybszy czas. I tak, zobaczyłem ciekawą rzecz, nagrywając ponownie to miasto. Ćwierkacz. Pojawiają nam się tutaj nowe informacje. Już nie jest tak, że się pojawia i znika i już nigdy jej nie zobaczymy. Można ją zobaczyć. Skarbiec. Czekaj. Podatki. Nie. Wskaźnik urodzeń, wskaźnik zgonów. Dużo. Napływ jeszcze. Jeszcze większy. Zmiana struktury... No, bardzo ładnie. Czekaj, a teraz pokaż mi zadowolenie. Dobrze. Więźniowie. Nowy żyć. Co tu jeszcze jest? Turystów. Uczniowie. To było podatki. Wartość miasta. Budżet miasta. Skarbiec miasta. Jest całkiem dobrze. O nie, 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 nie. Mamy tą dużą elektrownię, a już są problemy. Na drugą nas nie stać, bo kosztuje już 12 tysięcy. Turbinę wiatrową musimy postawić. Postawmy sobie gdzieś, gdzie dużo da nam prądu, ale... 8. 8. Teraz trzeba pociągnąć dużo dotąd. Tak, specjalnie tutaj postawiłem, aby to nam nie wysiadało tak szybko. Dobra. Już nie ma ludzi. Następnym razem podwyższę po prostu budżet. No i mamy tylko teraz 1000. Jesteśmy tylko 1000 na plusie. O, statki. Teraz. Co? Co ten tutaj statek robi?
Czy ty mi chcesz powiedzieć, że... Ej, tu już jest połączenie wodne? To zmienia moje zupełnie plany. No tak, pomysł jest, aby kupić ten kawałek ziemi, aby zrobić taki po prostu 9-kwadrat. Może weźmiemy to, kupimy. Już 4000, nie ma sensu jeszcze. Nie ma sensu teraz wydawać tych pieniędzy. Kupimy sobie go później, jak będzie potrzebny. Woda. Aha. Budżet na wodę trzeba podnieść. No tego to ja się nie spodziewałem jeszcze. A może po prostu na nas. I tu na 70. I podatki nie zwiększymy do dyszki. Tak, jakby coś. Pożyczki. Nie, pożyczek nie będziemy póki zabrać. Jakoś poczekamy. Tylko ten ćwierkacz mnie zaczyna irytować, bo jest ustawiony na takiego świątecznego. Ale z kolei po każdej zmianie miasta się to przestawia. No już. No. Dobrze, bardzo dobrze. Dostaliśmy pieniądze na posterunek policji, na park i szkołę średnią. Szkołę średnią, jak wiemy, nas nie stać. Więc postawmy póki co policję. Może gdzieś tu w środku. O! Proszę. I to postawimy im, jak będziemy mieli tyle pieniędzy. Póki co nie mamy. Więc postawimy sobie jakiś park. I może zacznijmy od takich zimowych. Zaraz zobaczymy. Chwila. Czy mi się wydaje, czy wszystkie te parki były na komputerze? O, to bym postawił. To też jest fajne. Wszystkie mają duży obszar. Ten ma największy. Dobra, zobaczmy. Trudno by tu im postawić schronisko. Schronisko jest fajne, bo jest małe, ale pewnie dużo kosztuje. Co nie? Pewnie tym. 3000, nie? To nie jest tak źle, dobra. Na razie im dajmy lodowisko. I kolosar. Halo. O, to. I to im damy tutaj. Aby przemysł nie był taki smutny. No i jeszcze możemy im tutaj coś postawić. To może park rzeźby? Może coś takiego. A może schronisko? Dobra, dajmy im schronisko. I jeszcze jest trochę pieniędzy, to... Co to jest? Chwila. Centrum... Czy jest co? Centrum... Cudlinglowe? Nie wiem. Ośrodek sportów zimowych. Może być. Może być. Jak macie być z tego zadowoleni, to może być, naprawdę. Może z tej strony... Chociaż nie, tutaj to będziemy jeszcze później manewrować. Tak jak tu postawimy, a tu jest ich dosyć tak mało, to będzie dobrze. I mamy już parki unikatowe. Powinny też się pojawić jakieś zimy specjalne, ale jeszcze nie są rozlokowane. To jest pewnie statua zakupów, jak znam życie. Tak. Plac zmarłych. Jest statua dobrobytu. Budynek unikatowy po prostu. Fontanna życia i śmierci. Przyjaźni za 2000? 2000 to nie tak dużo. Można gdzieś go tu wstawić. A, 20 tysięcy. No to zmienia postać rzeczy. Dobra, coś tu jeszcze jest? Nie. Dobra. Czemu ci brakuje wody? Parkowy. Ej, ty, park, postawiłem ci tutaj po to, abyś nie marudził, tylko innych zadowalał. Rozumiemy się? Ej, park, czy ty mnie rozumiesz? No. Ma się rozumieć. No i tak, skoro mamy tu już takie ścieżki, się zastanawiam, czy nie poprowadzić takiej... Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, bo... W innych swoich miastach prowadzę taką... O, coś takiego nad całym miastem. I to się ludziom bardzo podoba, tylko nie wiem, czy jest sens to tutaj budować. I tak nie mam zbytnio pieniędzy, więc w sumie może czemu nie. A i tak zbytamy ludzi. Chwila, zbytamy ludzi. Właśnie.
Skoro zbieramy ludzi, to potrzebna jest nowa dzielnica. No to nie, to później, później tym się... Co to jest? Odśnieżarka? Właśnie, zauważyłem, że... O, proszę bardzo. Naprawdę drogi robią się... No zobaczcie, jest różnica między tymi dwoma drogami. Dobra, polepszajmy sobie najpierw te drogi. Aby to wyglądało na jakieś miasto cywilizowane. A nie jakąś wioskę. Już to jest niewielkie miasteczko chyba. Tak? Okej. Właśnie, niewielkie miasteczko. Niedługo będzie już rozwojowe miasteczko. Ale to dopiero wkrótce. Już wkrótce w kinach. Dobra, to sobie poustawiamy. Mam taki pomysł ogólny, żeby te odcinki były trochę krótsze. Krótsze, a częściej. Czyli dwa razy w tygodniu. No tak, mniej więcej. I po jakieś 20-25 minut. Żeby nie trwało to 30 minut. Bo i tak raczej wątpię, żeby ktoś to całe obejrzał. A ja też będę mieć prościej dużo. Z nagraniem czegoś takiego. Aha. Tak to trochę nierówno to zrobiłem. Chwila. Jeszcze raz. No, nie dowiem się, tak? Dobra. Tak, tyle. No powiedzmy. Powiedzmy, że tak. I to było tak. Że odtąd się ciągnie dotąd i tu. O. No, jakoś to w ten sposób wygląda. Teraz tak, to sobie wywalimy. Bo tutaj będzie... Nie no, bez przesady. Ej, pług, wracaj. Już odbudowałem drogę. Albo poczekaj. Może to po prostu całe wywalę. Jak skończę to budować, to ci pozwolę jechać dalej. Ale tego śniegu jest. Właśnie. Co sądzicie o... Nie wiem, że to trochę takie głupie pytanie, bo dopiero się pojawił snowfall. I już prądu im brakuje. Dopiero się snowfall pojawił, a ja teraz będę mówić, a co sądzicie o tym, czy ma się pojawić kolejny dodatek. Bo jak... Ja oczywiście już jestem przygotowany na kolejne wersje, czyli na Natural Disasters, a będzie kolejny. Na pewno będzie ciekawe tutaj robienie schronów, katastrofy i te inne. Jestem ciekawy, jak będzie z kanałami i wyrównywaniem terenu, bo tego cały czas nie dodano, a to jest w podstawce było przecież już. Więc nie wiem, na co czekają twórcy. Raczej wątpię, żeby się PS4 zamuliła, ale dobra. Może jakieś mają tam powody. Mam nadzieję, że to nie jest powód, no wiesz, musi być coś lepszego na komputerze. Często tak niestety jest. Ale no dobra. Zobaczymy, co też przyniesie. Według moich wstępnych obliczeń powinno się to pojawić w styczniu, 14 stycznia. Biorąc pod uwagę, co ile mają się pojawiać wydatki ze średniej, czyli co jakieś około 2 miesiące. Wyszło mi, w styczniu się pojawi kolejny. Ja tam bym nawet był zadowolony, jakby się już pojawiło w styczniu. Jak biorąc pod uwagę, to nie jest tak... Nie wiem, trzeba tak długo czekać. Raptem tylko święta. Tylko święta! Boże Narodzenie i później 14 dni, bo później to cały czas wszyscy mają wolne. Dobra, nagrywamy już 12 minut. A czy tu się coś wydarzyło takiego szczególnego poza stworzeniem nowej dzielnicy? I tym, że pada cały czas śnieg. No właśnie, nie za bardzo. To proszę bardzo, teraz robimy coś niezwykłego. Kładki. Zobaczcie budynki, ale no... Inwestycja. Wymaga poświęcenia. Co nie? Dobra. I co najlepsze, buduję obok taką samą drogę, tylko dla rowerzystów. Wiecie, rowerzysta też nie,
No wiesz, jest to też człowiek. Dobra, i tutaj. I teraz tak. Zrobimy sobie teraz drogę. Podnosimy ją. I podczepiamy tutaj. I dzięki temu mamy kładki. I tak teraz przy każdym możliwym przejściu. Dzięki temu ludzie będą mogli przechodzić i dochodzić do innej ulicy. Bez środków transportu. No może na tym nic nie zrobimy, ale korki się nie będą aż takie tworzyć tutaj. Czy w takich dzielnicach małych, starych, to jeszcze nie powinny się tak czy siak robić korki, ale kto to wie, co tu będzie w przyszłości, jak zmienimy dzielnicę może. Zmienimy te małe, ładne domki na jakieś wielkie blokowiska. Wtedy będzie ciekawie. Wtedy to dopiero będziesz tutaj robić korki. Wtedy tutaj będzie i metro, i pociągi, i autobusy, i tramwaje, i sterowce będą latały, pewnie monoraila jeszcze, kolej jednoszynowa i jeszcze więcej tego będzie tutaj. Właśnie, co tam jeszcze było? Bo tak, były sterowce, kolej jednoszynowa, promy były. Na promy by się może przydały. Kto to wie, ale najpierw by się przydały kanały do promów. Dobrze, czy ktoś już korzysta z naszej przejścia? Jest, jest, mamy już ludzi. Oj, nawet nie widziałem, że takie zielone tutaj są przejścia. Fajnie, fajnie. Ciekawe, jak będzie wyglądać odśnieżenie takich ścieżek. To może być najciekawsze. Jak tam rośniemy? Nie rośniemy. Jak tam rośniemy? Nie rośniemy. Jakie zgaszone. Podczepmy tutaj. Swoją drogą, po ostatnim live'ie bardzo dużo ludzi przybyło. Do co jestem bardzo zadowolony. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się będą podobały kolejne odcinki. Jakiś taki City Skylines info, to może raz na tydzień też będą się pojawiać już. Ale to dopiero później, jak będzie mieć z czego robić info. Dobrze. Przemysł. Chyba trzeba ciebie poszerzyć. Bo ty się tu przestajesz mieścić. Zróbmy to w ten sposób. Ja tu celowo póki co robię takie zwykłe drogi. Bo tutaj nie są potrzebne oświetlone tak naprawdę. Jedyne, co by się teraz przydało, to ogrzewanie już, bo strasznie mi prąd tutaj ciągną. Dobra, tak, wy tu macie miejsce. Sklepy też mają miejsce. No to co ma rodzicie? 1732 ludzi. Potrzebujemy? 2000. 2400. No, już jesteśmy niedaleko. Już niedługo będą autobusy, tramwaje i taksówki. Zaczniemy oczywiście od tego, co będzie najtańsze, czyli tramwajów. Nie, no dobra. Tramwaje nie są takie tanie. Jeszcze jest kolej jednolinowa. O! To mi się przypomniało. Kolej jednolinowa. No tam jest dużo ciekawych rzeczy się pojawia. Są, najważniejsze są duże dworce, takie wielkie huby przeładunkowe. Zgrzewania... To można usunąć. A nawet lepiej zamieńmy to na taką drogę. O! No i to będzie mieć jakiś sens. Czy wiadomo, że to później to usuniemy. Ale póki co brakuje im prądu. Zwiększmy budżet. A skoro zwiększyliśmy budżet na dzień, to trzeba na noc to zwiększyć. Dobra. Śmiało podniosłem budżet. Come on. No nie, jeszcze? Na dzień. Ej, no bo będę musiał postawić wiatrak, a tego bym nie chciał. Ej, no gdzie te moje służby drogowe? Coś się wydawia. O!
to za korki w moim mieście? Halo. Ja nie zgadzam się. Ja się na to nie zgadzam. Ha. I co teraz? Tu wam podłączę. O, i tym sposobem możemy przedłużyć im już ścieżkę. Bo wiemy gdzie... Wiemy jak to będzie dalej szło. Ale konwój tu jedzie. Boże, reszty. I co, to wszystko tutaj? Trzeba będzie to jakoś inaczej podłączyć może. No bo nie, zaczyna mnie to denerwować. Jadę tę pożyczkę. Chcę moją szkołę. Najpierw gdzieś w środek wciśnijmy. Tutaj coś jest, tutaj jest park, to tu. Bum. O, aby ja. Teraz. Co? Nie wyciąga jedna szkoła podstawowa? Uprawnieni? 372. To niedobrze. Tak funduszu. Zrobimy magiczny trik. I mamy pieniądze. Dobra. Ale mamy jeszcze jedną pożyczkę do spłacenia. A to nie jest dobre. Dobra, weźmy jakiś zwykły już tutaj zwykły. Czyli taki. Postawmy. I jakieś drzewka mogą być. Dobra, to teraz trzeba tam to podłączyć. Dopóki nie mamy autostrady, nie możemy zbytnio kombinować. Właśnie, co ważne, w Mass Transistors jest magiczna opcja, która dodaje więcej autostrad. Znaczy, od autostrady od jednopasmowej do 5 chyba. 5. Tak czy siak, bardzo dużo ciekawych dróg dodaje. Które naprawdę są ciekawe. No i wszystkie dodatki zostaną opublikowane za rok dopiero. Może coś takiego postawimy w drugim. Proszę. Ej, no postawiłem to. Mogę zejść z budżetu. Czy 100% wystarczy? Coś się zmieniło? Chyba nie. Budynek spłonął. Dobrze, że... Znaczy, niedobrze, że spłonął. O, to jest pomysł. Dostaniecie swoją własną straż pożarną. Dobra, zaraz będziemy kończyć. Miało być to krótsze, więc będziemy teraz kończyć. Ale dajcie mi te autobusy, tramwaje, cokolwiek, dajcie, no, halo. Populacja. 2400. Przyspieszmy trochę. Tutaj. Już. Już. Chodźcie. Come on, come on. Bo spieszy mi się. Dam wam dużo miejsca, możecie wchodzić. Drzwi otwarte. Nie ma wjazdu. Chociaż ty tu byś mógł wjechać nawet, bo byś się tu przydał na drogach, ale nie ma. Dobra, tutaj... Śmiało, chodźcie, nie marudźcie. 2300? Czy 2030? Już brakuje tylko 300 paru. Aleś tutaj... Tu macie nową drogę, z niej korzystać. Pali się. Brak wody. I brak pieniędzy, to najgorsze. Kończą się pieniądze. Nie, 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 nie. Dobra. Teraz to potrzebujemy już tego. Tu gdzieś możemy dać jeszcze ludzi.
To też nie tutaj. Ale tutaj nie. Po środku można. Nie, po środku nie stawiamy. Po środku można sklepy niby wstawić. Tutaj sklepy. Co chcecie tutaj? No, ale będzie ciekawy. Szybko się zaczęły te sklepy budować. O! Tu, dawaj. Nie tu, to tu. Nie mogę tego zniszczyć. Może być tak. Proszę, proszę, budujcie się, budujcie się. No, brakuje tylko paru ludzi, no. Śmiało, 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 śmiało budować się. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jest już czas przeznaczony na maksa, nie mogę nic zabić. Swoją drogą, zobaczmy. Widok informacyjny. Stan. A, tu jest kiepsko? No, tu jest kiepsko. Tu rzeczywiście te służby się coś gramolą, ile ich jeździ. Choć nie żadek. 10 w... Po przecinku pokazuje pojemność. Tego nie było. Jakaś nowa aktualizacja? Co? Nie wiem. Nie wiem, ale brakuje tylko paru ludzi. Paru, chodźcie, 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 chodźcie. Śmiało, 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 śmiało. Jest! Jest! Dobra, udało się. Mamy transport, możemy postawić duże nowe drogi, ale zacznijmy od tej wody. I pauza. Co chcemy? Autobusy? Dobra, inaczej. 40, 30. I tu jeszcze trzeba drogi. Może zróbmy, że tramwaje będą w następnym odcinku. Następny odcinek będzie w weekend, jakby coś. Nie ma, tylko gdzie takie coś postawić. Tutaj byłoby dobrze postawić, ale tutaj nie ma miejsca. Nie. Czekaj. Wait a minute. Zaraz coś wykombinujemy. Zrobimy to tak. Tak. I teraz ciągniemy sobie linię autobusową. Jaką to będzie linię? Jedna linia, która będzie tutaj jeździć po tej dzielnicy. I druga linia, która będzie jeździć, która będzie dostarczać do przemysłu ludzi. Dostarczanie ludzi do przemysłu. Do pracy, o, inaczej, do pracy, aby ładnie to tak ująć, do pracy. Autobus, kierunek praca. I wsiada pan? No nie, ja do domu. No to nie ma kierunku domu, tylko do pracy. Jak to? Tędy? Ja, co? Okej, tu. Tutaj. I jest. I jeszcze na pauzie budującej napięcie. Gdzie to jest? No, nie widzę tego. Jest zamieć straszna, ale dobra. I jeszcze podłączmy tutaj. Tu autobusi. Raz. Tędy. Tędy. Tak, żebyś wszystko objął. Albo po prostu tak. Tutaj autostradę później wam puścimy, jakby coś, spokojnie. To nie będzie tak tragicznie wyglądać jak teraz. I co? Wjeżdżasz tu. Może wjeżdżasz. Przyjeżdżasz. Później to tramwaje będą tą całą rolę odgrywać. Dobra. I tu wspólny przystanek. No i wyjeżdżasz. Oczywiście wyjeżdżając, znaczy wjeżdżając tutaj masz przystanek. No i tutaj. Halo. Dobra.
Udało nam się postawić autobusy w tym odcinku. Zwolnijmy czas, bo już nie musimy tak pędzić. Jaki incydent, nie mam wody. Jest pierwszy autobus, proszę bardzo. Obśnieżone już, wyjeżdżają zaśnieżone. Jadę swojej chyba strony. Chwila. A, już mi wyczerpała się bateria w telefonie, więc nie powiem nic. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, możecie zjeść łapkę w górę, to też motywuje do następnego, kolejnego nagrywania. No i możecie wymyślić nazwę miasta w komentarzu. I to tyle byłoby chyba na dzisiaj. Co oni tutaj grają? O, na tle szkoły, proszę bardzo. To ja ze swojej strony dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!